Koncert i kiermasz charytatywny, z którego zyski zostały przeznaczone na karmę dla zwierząt ze schroniska w Radomiu, zorganizowano w szkole podstawowej w Rudzie Malenieckiej w Mikołajki. Za piątkową imprezą stała miejscowa wokalistka Ewa Makówka. Mój pomysł wziął się stąd, że mam psa, którego przygarnęłam z ulicy, oraz moja znajoma przygarnęła ze schroniska w Radomiu. Stąd pomysł, żeby zrobić koncert. Padliśmy z moim muzykiem na ten pomysł, ale ja wpadłam, żeby zrobić koncert charytatywny. I z myślą o zwierzątkach, dlatego że zbliża się zima, wiemy, że w schroniskach jest bardzo dużo zwierząt, jest ponad 500 psów, ponad 30 kotów i stąd właśnie taki pomysł, żeby to wszystko zorganizować. Pomysł Ewy spodobał się władzom szkoły w Rudzie Malenieckiej oraz wójtowi tej gminy, Leszkowi Kucy, który także przysłuchiwał się charytatywnemu koncertowi. Przyjść na wydarzenie mógł każdy. Nie było ono zamknięte wyłącznie dla uczniów i nauczycieli. Na zorganizowanej scenie zaśpiewał zespół Gagatki z wokalistką, organizatorką wydarzenia Ewą Makówką. Zatańczyły dzieci szkolone przez nauczycielkę Jadwigę Makówkę. Zorganizowano także konkurs wokalny dla uczniów klas 6-8. Nagrodą jest nagranie do Studia Koliber, ufundowaną również przez Studio Koliber w Kielcach, a tutaj odbywa się kiermasz. Sprzedajemy różnego typu babeczki, ciasta, również będzie tort, stroiki i te wszystkie pieniążki przeznaczamy na karmy dla zwierząt. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgromadzono ponad 1700 zł ze sprzedaży słodkości oraz ozdób. Kwota ta powiększy pulę zebranej karmy, a tej zgromadzono podczas imprezy 210 kg. Dodatkowo w dniach poprzedzających wydarzenie społeczność Rudy Malenieckiej dostarczyła do Ewy Makówki kolejne 236 kg karmy. Do zbiórki zaangażowały się także szkoły drugie Elo w Końskich, ZSP nr 1 z Końskich, Szkoła Podstawowa nr 2 z Końskich, ZSP w Kleszczowie, Szkoła Podstawowa w Miedzieży, Zespół Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. W najbliższych dniach zebrana i zakupiona karma zostanie dostarczona do schroniska w Radomiu.